Niech to będzie dobry dzień na Werandzie Podcast. 6 rano, premiera w poniedziałek. Fundacja Sowin Sky, bardzo was serdecznie witam dzisiaj na werandzie i witam mojego gościa, czyli Rafała Indyka. Cześć, Krzysiu. Cześć, Rafał. Cześć. Jesteś mężem, ojcem, katechetą. Działasz w Fundacji Głos na Pustyni przy projekcie Nie Wszystko Jedno. Tak, wszystko się zgadza i jestem też w tej wspólnocie. Tak jesteś we wspólnocie tak, Głos tak. na Pustyni. I co? I dzisiaj siedzisz tutaj ze mną i chcesz nam opowiedzieć troszeczkę o swoim życiu, wierzę. Więc powiedz, jak to było, że dzisiaj można o tobie powiedzieć, że jesteś mężem, ojcem, katechetą i działasz w chrześcijańskiej wspólnocie. Myśmy się nie umówili, że takie grube pytania od razu będziesz zadawał. No słuchaj, na nic się nie umówiliśmy. No tak? I to jest mój problem. Tak, no jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo ewidentnie Pan Bóg tego chce. I to ja wiem, że to brzmi być może dla niektórych bardzo sloganowo, szczególnie dla tych, którzy nie mają takiego żywego doświadczenia z Bogiem, ale myślę, że każdy, kto go spotkał, to doskonale wie, że taki tekst Pan Bóg chciał, żebym tu był, to faktycznie jest prawda. I faktycznie tak jest. Ja generalnie pochodzę z takiego miejsca, gdzie wiara była oczywista. Jestem z Podkarpacia, więc nie wiem, czy jak to teraz jest, ale kiedyś nie było ateistów. Po prostu każdy wie, że wierzymy. Z domu wiara się wynosi. Byłem we wspólnocie od dzieciaka. Miałem chyba 12 czy 13 lat, jak pojawiłem się w oazie. No i tam ta kariera oazowa się, wiesz, zaczęła moja. Bo faktycznie szybko piłem się w górę. Moi animatorzy zobaczyli we mnie jakiś potencjał. No i od takiego dzieciaka, który tyle co zaczyna, dostałem odpowiedzialności. Pierwszy jako animator, potem jako muzyczny animator. Potem tą wspólnotę trochę prowadziłem nawet z takiego świeckiego ramienia. No i ta historia się zaczyna w taki sposób, że no nie da się być we wspólnocie, jak się Boga żywego nie doświadczy. No bo się stajesz hipokrytą albo jakimś aktorem. No ja sobie zacząłem zadawać pytania. Co z tym Bogiem, co z tą moją relacją z Nim? No i poprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem, przez różne perypetie życiowe. No nie było łatwo, no ale teraz jestem 32-latkiem i jakbym umarł jutro, to bym powiedział, że jestem szczęśliwy. I to tylko dzięki Bogu i mojej rodzinie. I poniekąd też dzięki mojemu zawodowi, bo to jest no chyba trudny chleb być katechetą. Nie wiem, jak ty myślisz, czy tak też widzicie to wy. No ja tak, ale podobnie to widzę trochę. No ale sam głoszę też czasami do młodzieży, to nie, no ja myślę, że to jest grubo. Naprawdę, być katechetą dzisiaj, albo być człowiekiem wiary dzisiaj, to myślę, że to jest gruba sprawa. No i doświadczam tego na co dzień, nie? I jak pytasz mnie, gdzie jestem z Bogiem, no to staram się właśnie być w tej mojej pracy, przede wszystkim w rodzinie. No i widzę ułomności swoje, no i pracuję, no Bóg mi pozwala na upadki, Bóg mnie w tych upadkach jakoś tam, z tych upadków mnie wydźwiga, no i jestem, gdzie jestem, szczęśliwy z Nim. I dokąd idziesz? Do nieba idę, bracie. Po Amen. Trudach. Amen, po trudach, bracie. Tak, po trudach. Pośród wielu ucisków dane nam wchodzić do Królestwa Bożego. Amen, amen. Tak, tak. Myślę, że tak jest. No sytuacja jest, jaka jest, czy społecznie, czy też tak w Kościele. Potrzeba nam się określić coraz bardziej. Ci, którzy są letni, odpadają. Sam sobie zadaję pytanie, nie? Czy nie jestem letni, czy jestem w kościele na maksa. Żeby to nie był tylko budynek. Może by to była świątynia mojego serca, nie? Strasznie to tak mądrze brzmi, no ale to się wszystko rozbija o codzienność, nie? O to, jakim jestem facetem, jakim jestem ojcem, mężem, pracownikiem, kolegą z pracy, kumplem ze wspólnoty, liderem uwielbienia i tak dalej. Nie? To, no, więc idę do takiego miejsca, żeby móc też Bogu popatrzeć w oczy po moim zejściu. Popatrzeć Mu w oczy i, kurczę, przytulić się do Niego i zapytać, czy jesteś ze mnie dumny. I to jest moje marzenie. Zawsze jak ktoś mnie pyta o marzenie takie stricte związane z wiarą, to sobie myślę, chciałbym zobaczyć Jezusa, przytulić Go i powiedzieć: kurczę, całe życie chciałem, żebyś był ze mnie dumny, czy jesteś. I mam nadzieję, że usłyszę, że jest. A jak nie jest, no to mam nadzieję, że jeszcze mam na tyle czasu, żeby się ogarnąć, nie? Tak myślę. Amen. Piękne, co mówisz. Ja mam podobne przemyślenia też cały czas. Myślę, że to jest takie napięcie w życiu chrześcijanina, że cały czas pytamy się siebie samego i Boga, czy jestem na tyle gorący, na ile powinienem, nie? No tak, no bo ja w ogóle widzę w mojej wspólnocie ludzi tak zapalonych,
tak gorących miłością Bożą, że mam wyrzuty sumienia, albo mam taki taką okazję do tego, żeby się nawrócić po prostu. No, w mojej drodze też odkryłem bardzo konkretnie, co to znaczy się nawrócić, nie? I też próbuję moim uczniom to ciągle opowiadać, nie? Bo jakby nie da się opowiadać chyba o moim życiu bez szkoły. No jakoś tak się złożyło, że od 6 lat jestem katechetą i katechizuję od takich małych dzieci po młodzież, taką w 8 klasach. Mhm. I wiesz, spotykasz się z nimi i już nie ma tej takiej nowomowy kościelnej, nawet chrześcijańskiej, już nie mówiąc o katolickiej, nie? Oni nie rozumieją tego. Ty musisz po prostu im pokazać prawdę i nie używać słów. Kościół kocha zamiast kocha, spożywa zamiast je, nie? Oni po prostu tego nie kupią. Więc ja po prostu codziennie muszę weryfikować, czy moje życie jest takie, żeby kiedy oni ze mną rozmawiają, kiedy ja im mówię o Bogu, no żeby oni chcieli w to pójść, nie? Bo szkoła w ogóle jest takim trudnym miejscem, no. Ja nie do końca też wiem, czy religia w szkole jest dobrym miejscem, no bo ja bym chciał tam, wiesz, jakby spotkać ludzi, którzy chcą słuchać o Bogu, nie? A dla nich to jest przedmiot. I teraz moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby oni, kiedy wyjdą ze szkoły, pomyśleli, kurde, a jak on ma rację? Jak faktycznie jest taka rzeczywistość? To czynić z przedmiotu podmiot. Mądrze się to powiedział. Filozoficznie, można byłoby powiedzieć. Nie, moja żona często tak mówi, że ona chce czuć się podmiotowo w pewnych sytuacjach społeczno, różnych, urzędowych i tak dalej. Dlatego tak powiedziała. Tak, ale ja myślę, że to jest w tym głębszy sens, bo ja nie mogę widzieć masy w klasie, tylko muszę zobaczyć gościa albo dziewczynę. Gościówę. Na którym Bogu zależy. A co jeżeli ja jestem jedyną osobą, która mówi mu o Bogu? Ja mam takie doświadczenie, jeszcze jak pracowałem w gastro przed szkołą, bo mam taki epizod i pamiętam taką sytuację, w której w piątek, to znaczy my mieliśmy zniżki na jedzenie w restauracji, no i mega steki odchodziły za pół ceny, mogłeś sobie jako pracownik wziąć, nie? No to wszyscy brali, no bo wiadomo. Nie, jakby cały tydzień. Okay. No ale dzięki Bogu. Wiesz, od poniedziałku do niedzieli goście jedzą mięcho. Tak. No a indyk wypala w piątek z warzywami, z ryżem. Dziwna sprawa. No i zaczynają się pytać. No ja mówię, że no, moja relacja z Bogiem, staram się jakoś tam, wiesz, umniejszyć trochę ten dzień, uczynić jakimś takim lepszym, może trochę się pomęczyć, doświadczyć braku, nie? I okazuje się, oni mi to potem mówili niektórzy, że byłem jedynym człowiekiem w ich środowisku, który pokazał im, że można coś inaczej. I ja sobie myślę, no ksiądz nie dotarł. No i nie zauważyłem, żeby księże chodzili jako kelnerzy w restauracji, nie? Oni do kościoła nie chodzą, środowisko mają tak, jakie mają. Social media im nie epatują religijnymi treściami, jak nam podejrzewam. No bo bańka. Bańka. Inna bańka. Dokładnie. No i okazuje się, że przez taką głupotę, czyli... Coś tak małego, nie? Coś małego, dotyka się serce, nie? Więc sobie pomyślałem, a co jeżeli w szkole jest tak samo? Jeżeli oni przez te wszystkie godziny mają tą jedną, kiedy ktoś im powie o Bogu. No i pytam się, czy jest sens być w szkole, czy sytuacja nauczyciel jest jaka jest, nie? Czy warto? Czy warto tak poświęcać życie? No ale w szkole jestem cały czas, bo jakoś mam takie poczucie, że ciągle jeszcze warto, no że jak już zrezygnuję albo już mam kryzys i już nie widzę sensu, to się trafia taka perełka, że sobie myślisz, ja nie mogę, to po to człowieku ten rok szkolny na przykład. No po to się męczysz tyle, bo to jest czasem i męka, żeby taka sytuacja jedna się wydarzyła. No i takie sytuacje jest mnóstwo. Dla jednej owieczki, nie? No jak widzisz w oczach ten błysk czasami, nie? Albo kiedy spotkasz potem w kościele swojego ucznia. Gdzieś tam za filarem schowanego. Choć wcześniej nie chodził. Gdzieś tam za filarem schowanego. Kurczę, no to jest mega, no bo wtedy myślisz, że Bóg jest wielki, nie? Że się posłużył może jakąś lekcją, gniotem. Staram się, żeby były przygotowane, ale wiesz, jak jest, różnie. No, ale się posłużył i się goście pojawiają, spotykają, zadają pytania. No, kiedy na twoich social mediach wskoczy obserwujący cię uczeń, a twoje treści, które chcesz wrzucać w sieć, są w dużej mierze takie, które mają ludzi kierować do Boga, no to sobie myślisz, no może warto. No i staram się tak żyć, żeby no, być jakimś świadectwem dla nich. Żeby im też pokazać, że Kościół jest żywy.
bo nam tego doświadczenia nie brakuje, ale jak sobie pomyślę, kim byłem lata temu, no to mi brakowało tego, nikt mi tego nie pokazał. Czemu ja się nawróciłem tak konkretnie w wieku 24, 5 lat? Czemu? Być może brakło, nie wiem, może brakło świadka jakiegoś jednego, drugiego, nie? A że za późno. Za późno, za późno. Choć zdecydowanie. Wiara od początku była w domu, nie? To oczywiście, no ja we wspólnocie byłem, miałem 13 lat. No i jarałem się Bogiem, przyjąłem go jako Pana i Zbawiciela, no ale co to zmieniło? A miałeś taki czas, że faktycznie tak grubo zbłądziłeś w tym czasie, między 13 a 20, tam 4, 5? No to człowiek błądzi, co chwila błądzi. No ale żeby jakoś tak grubo, no to chyba nie. No starałem się po prostu być przy nim blisko zawsze. Ale czy to był przyjaciel? No chyba nie bardzo, nie? Ciągle się zastanawiam, czy jest. No ale teraz jakby mam bardzo konkretny powód do tego, żeby codziennie to weryfikować. No bo staję przed synem, przed żoną, przed uczniami, no i chcę, kurczę, naprawdę, no pójść za nim, nie? No. I objawiać to. I mówić o tym, no. Mówić o tym, bo wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, żeby mieć świadomość tego, że moje życie ma sens jakiś. A Boże, jakiś konkretny sens, nie? Że Bóg mnie zaprosił do spotkania z Nim po coś. Że moje życie nie ma jakiegoś przypadkowego celu. No bo dzieciaki tak myślą. Czyli mówisz, że spotkanie z Bogiem też stawia nas w takim miejscu służby. Że powołuje nas. Spotkanie z Bogiem nas powołuje też do czegoś bardzo konkretnego. Tak, bo Bóg widzi nasze konkretne talenty, nasz charakter. No i flegmatyk może Bogu służyć i choleryk może Bogu służyć. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. No tak, jakby myślę, że Bóg to widzi i posyła nas właśnie do tych ludzi, którzy są w stanie przyjąć nas. No tacy, jacy jesteśmy, z takim obdarowaniem, jakie mamy, jakie nosimy. No i Bóg nas używa. Ja lubię w ogóle na siebie patrzeć w takim kontekście. Dlatego jestem, Krzysiek, tutaj u ciebie, na serio. Nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale jak mnie tu zaprosiłeś, zapytałem cię, jakby, no ale o czym mam gadać? Przecież ja nie mam pojęcia, o czym mam mówić. Weź sobie kogoś ciekawszego, nie? Mhm. Ale potem rozmawiałem z moją żoną i ona mówi, no ale on cię zaprasza. No to jakby Bóg cię zaprasza, no to dawaj, nie? No i to trochę jakby tak cię... ukróca? Nie wiem, jak to powiedzieć. Że to cię stawia w takim miejscu, że takiej pokory. Upokarza. Wiem, że to brzmi... Lubię to słowo. To jest... Upokarza. No. Lubię to słowo, bo jakby stawia mnie w miejscu, w którym powinienem być. Że ja jestem sługą, a mój Pan jest Panem. I to On mnie posyła. No jak cię natknął, jak wpadłem ci do głowy, no to Bóg tego chce. No wiesz, no to nie jest tak, że ja sobie myślę, a kogo by tu zaprosić? Tylko ja zawsze wtedy mówię, no Panie Jezu, kogo zaprosić? Weź mi tutaj pokaż, nie? Bo ja nie mam pomysłów tak sam z siebie. No i po prostu wtedy przychodzą myśli, nie? To jest też ciekawe, tak, i to jest też ciekawe, że ja zawsze, to tak wracając jeszcze do historii, zawsze wydawało mi się, że mam nudne świadectwo, bo popatrzcie się, ja tutaj nie mam fajerwerków. Mhm. Zawsze sobie myślę, no ktoś, kto ma grube życie, grube, wiesz, problemy w życiu, wychodzi z domu, w którym, nie wiem, jest słabo, no to i się nawróci, no to on ma o czym mówić, nie? A tu już koleś przychodzi, zawsze się śmiałem z takich świadectw, no chrześcijaninem jestem od zawsze, bo w domu się modliliśmy, byłem w oazie, no i jakby co to świadectwo ma jakby pokazać. No a tak sobie myślę, no jest, bo Bóg, popatrz jaką Bóg ma łaskę dla mnie, że On mnie postawił w miejscu w swoim kościele od początku. Ktoś może popatrzeć i powiedzieć, wow, zazdroszczę ci, bo ja tam pod koniec życia dopiero załapałem, o co chodzi. A i dopiero pomyślałem sobie, no faktycznie tak jest i dziękuję Mu za to, nie? Że to moje świadectwo jest może proste, ale jest świadectwem Bożej wierności, że On się po prostu człowiekiem nie nudzi. Że On czeka, nawet jeżeli jesteś tym letnim chrześcijaninem. My tak mamy ludzkie takie myślenie, że o, to świadectwo mocne, a to nie. I myślę, że potrzebujemy się też od tego odrywać i myśleć po Bożemu, nie? A tak naprawdę, zawsze kiedy rozmawiam z młodymi na przykład, zaraz do tego przejdziemy, ale zawsze kiedy rozmawiam z młodymi i często to są faktycznie osoby, które wychodzą z domu, który jest wierzący i potem też we wspólnocie pogłębiają swoją wiarę, to im mówię, słuchajcie, jeżeli macie jedną modlitwę, którą wiesz, że Bóg wysłuchał, to prawdopodobnie masz więcej niż cały świat, niż większość tego świata.
Bo masz doświadczenie tego, że Bóg cię słyszy. Tak, i możesz już to mówić. Nie musisz teraz iść, odejść daleko, alkohol, narkotyki, hazardy, to, tamto, siamto. To już jest mocne, nie? Tylko dostrzesz w sobie tą głębię i tą wartość i możesz tą wartość dać. No bo wiesz, jak nie wierzysz w to, co mówisz, to ty nigdy nie chwyci. Ale jak stanę przed ludźmi i powiem, Bóg mnie słucha i będę w tym cały, no to kogo to nie dotknie. No tak jak jeden z ojców pustyni powiedział, że Bóg daje posłuszeństwo za posłuszeństwo. My jesteśmy Jemu posłuszni, to On jest nam. Choć brzmi to bardzo takie, wielokrotnie jak to mówiłem komuś, to mówił, jak ty możesz tak mówić w ogóle? Bóg posłuszny tobie. Ale nieraz widziałem, jak Bóg po prostu mi pokazywał, nie rób tego. Ja nie robiłem tego. A później to, co było moim pragnieniem, moim marzeniem, to się działo nagle. Widziałem, jak naprawdę to działa, nie? No tak samo wierność za wierność. No to jakby... Ja takie mam przeczucie, że Bóg inwestuje we mnie zawsze, no ale to, co ja zobaczę, jest jakby owocem też mojej wierności Jemu, no bo jeżeli jestem od Niego daleko, no to nie będę widział, co jakby On we mnie działa, no bo nawet tak po ludzku jak to zrobić, nie? Więc tak myślę, że taka codzienna wierność, albo takie odkrywanie, no że kurde, no Bóg jest po prostu, jest jakby taką ważną częścią mojego życia. Choćby to miała być jedyna rzecz mojego świadectwa, to już czuję, że jest grubo, że On jest tak ważną częścią mojego życia, o ile nie najważniejszą, codziennie chcę Go stawiać na pierwszym miejscu, że no nie chcę niczego robić bez Niego. Nawet moja praca zawodowa jest Mu poświęcona. I to mnie jara, to jest fajne. To jest fajne, chociaż trudne. Codzienność przesiąknięta Bogiem. Mhm. To mistycznie brzmi, ale to jest fajnie. Dla każdego, nie? No a właśnie a propos tej młodzieży, jak robisz, żeby oni cię słuchali? To już w sumie odpowiedziałeś, ale tak specjalnie to zadaję pytanie w ten sposób. Mm-hmm. To znaczy tak, rozmawiałem tutaj niedawno z takim gościem, który mówi mi, że bardzo chce w szkole ewangelizować. A ja sobie myślę, nie wiem, może jestem minimalistą, Krzysiek, ale ja sobie myślę, jeżeli uda mi się młodego człowieka przekonać do tego, że on we wspólnocie, w kościele może spotkać Boga, to już będzie mój sukces. Bo wiesz, jak przychodzi katechizować ksiądz, no to młodzi, oni mi to wprost mówili. Księdza posyła proboszcz, biskup, musi. On jest ubrany w sutannę, on musi. To jest jego, on mówi na ambonie, mówi na konferencjach różnych, na dniach skupienia, w szkole musi. Nie? Jeden z jego obowiązków duszpasterskich. Ale przychodzi facet, z głosem radiowym. Radiowym, tak mówią niektórzy. Z wadą wymowy, która go z radia wyklucza, nie? Ale jednak. Ale przychodzi mąż. Słychać, że radiowy. Mi się podoba na przykład. Super, zauważyłem to na konferencji już czas, że mówię, kto ma taki radiowy głos. No, fajnie, fajnie. A to było już po tym, jak cię zaprosiłem, zobacz. No nie? No i mówią, przychodzi facet, wysoki, no rosły, kawał chłopa. Za chwilę mówi, że jest mężem, że się przygotowuje do ojcostwa. I to panu kazali tu przyjść? Bo jakby czemu pan tutaj przychodzi? Jakby ktoś zmusza? Serio, są za to jakieś takie wielkie pieniądze, że pan to chce? Ja mówię, nie ma dużych pieniędzy czy coś tam, nie? I oni wtedy jakby załapują, że musi być coś więcej. No bo jeżeli ja decyduję się przyjść do nich i użerać się z nimi, no bo taka jest prawda, no, oni są nastolatkami, oni mają w tym momencie w swoim nastoletnim DNA dawanie w kość, nie? No to ja przychodzę i muszę ich jakoś okiełznać. I że mi się chce, że mam głos zdarty, że mi się ryczeć czasami chce, no bo jakby oni mają w sobie dużo energii, a jestem jeden. To coś musi być w tym, co pan mówi. I jakby ja z takiego założenia wychodzę. I też im wprost mówię, że ja spotkałem Boga. Tu jest lekcja w szkole. Nie mogę was oceniać za wiarę, nie chcę was oceniać za wiarę, nie mogę, nie mam takiego prawa, ale zrobię wszystko, żebyście się coś o nim dowiedzieli, co wam potem pomoże wyjść ze szkoły, przestać grać przed kolegami, koleżankami, kogoś, kim nie jesteście i spotkajcie się z nim. Marzę o tym. Jeżeli za 20 lat, pomyślcie sobie, był taki koleś, który coś mi tam powiedział, to będzie najfantastyczniejsza rzecz w moim życiu. Ja nie muszę dzisiaj widzieć. Powiem coś, co może będzie jakieś takie mało poprawne politycznie, ale ja zniechęcam do bierzmowania moich uczniów. Ja też jak głoszę do bierzmowanych. Czemu to robisz? Dlatego, że to jest sakrament dojrzałości.
I to jest dla osób, które się na to decydują, a nie są... Ja żałuję, że przyjąłem sakrament wtedy, kiedy przyjąłem. Straciłem bardzo dużo. Więc ja im próbuję pokazać i powiedzieć, Jezus jest żywy. Wy go nie wkładajcie między egzamin ósmoklasisty, a rozpoczęcie nowego etapu w szkole średniej. Powiedzcie rodzicom, że nie chcę. Nie chcę. Trafiłem na bardzo mądrego duszpasterza tych młodych, który mi to klepnął. W takim sensie, że powiedział, nie wysyłaj na siłę. Nie namawiaj na siłę. Nie próbuj przekonywać, bo ja wiem, że Duch Święty porusza się, też masz to doświadczenie, wszędzie. Jak ktoś mu zamknie drzwi, to on też znajdzie tam szczelinkę. I jak znajdzie przestrzeń, to sobie podziała. Będzie pukał. Będzie. Ale jakby chodzi o to, że nie mam takiej potrzeby, żeby ich do tego zmuszać, bo wiem, jak wiele sam straciłem. I myślę sobie, my mieszkamy w Krakowie, nie teraz. W Krakowie na każdym rogu masz kościół, który przygotowuje dorosłych do bierzmowania. Poczekaj, naprawdę. I to się chyba udaje, że oni wtedy sobie myślą, okej, to w takim razie to jest ważne. Zmienia się od razu perspektywa. I ci, którzy nie chcieli, chodzą teraz. Przygotowują się do bierzmowania. Ale na serio. Wiesz, ksiądz im ogarnął spotkania ze Słowem Bożym. Ogarnął im jakieś celebracje. Spotkanie z Bogiem. W adoracji. W świadectwie innych ludzi. Wiesz, to od razu otwiera im oczy, że coś się dzieje, nie? Że to jest ważne. No jak ten koleś w szkole tak przeżywa to bierzmowanie, no to może coś w tym jest. I nawet jeżeli jeden, dwójka, trójka moich uczniów tak pomyśli, ja Bogu jestem strasznie za to wdzięczny, bo to tylko taki sens jest bycia mojego w szkole. No bo to nie jest fajne widzieć, jak rzucasz i to takie jest bezowocne. No smutne po prostu, najzwyczajniej w świecie. No, jak masz, wiesz, tak jest, to? No jest często, nie? Przez większość czasu pewnie, że... No tak, że jakby chcesz jak coś... Jak chcesz coś zaoferować, chcesz coś dać, masz takie przekonanie, że ja nie mogę, przecież to jest coś tak ważnego. Czemu nie wierzycie? No ale za tym idzie cała historia przecież Kościoła, nie? To, co się dzieje w świecie, w Kościele, co się dzieje. Sami chrześcijanie jakby odtrącamy tych ludzi, nie? Dajemy im złe świadectwo. No nie ma co się dziwić, że tak jest. I bardzo mi smutno z tego powodu. Brzmi to tak prosto, ale po prostu najzwyczajniej się mi smutno, jeżeli widzę, że marnuje się ten ich czas z Bogiem. Bo ja sam, tak jak mówiłem ci na początku, ja strasznie żałuję, że Boga tak żywo nie poznałem wcześniej. To są stracone lata. Dla Boga nie, ale dla mnie. Tak Zrastania samo właśnie. Patrzę. Tak samo na to patrzę. I a propos tego bierzmowania, to też niestety często, myślę, wina leży po stronie rodziców, że oni zmuszają, że tak trzeba, że tak było zawsze i tak musimy. Wiesz co, ja nie mam takiego doświadczenia, w sensie, że jakby nie wiem, w jaki sposób rodzice z tymi moimi uczniami gadają na temat bierzmowania, ale myślę, że może tak być. Może tak być i sobie tak myślę, no wiesz, mój syn ma niecałe pół roku, i zadaję sobie pytanie, jak go poprowadzić, żeby on nigdy nie poczuł się zmuszony do relacji z Bogiem? Jaką krzywdę robimy osobie, którą zmuszamy do tak ważnej, jakby w tak ważnej kwestii, nie? Więc chciałbym, żeby on wzrastał po prostu w takim poczuciu świętości od początku, ale z drugiej strony chciałbym, żeby sam to też odkrywał, żebym go dobrze poprowadził. I myślę, że tak samo jest tutaj, nie? Jeżeli świadkiem nie jest rodzic, no to dzieciak tego nie chwyci. Ty jesteś tutaj na pewno większym ekspertem, dlatego że twoje dzieci już kumają i jakby już można z nimi pogadać. Jedno. Róża ma prawie 4 lata. No właśnie, śledzę się w social mediach, więc widzę, że ona jakby łapie już to. Więc jakby tutaj masz taką bardzo konkretną, takie konkretne pole do popisu. I tu się wzruszam. I dobrze. Wiesz, czemu się wzruszam? No. No bo tak jak o tym mówisz, nie, to ja myślę, że my musimy dzieci wychować do wolności. Nie do relacji z Bogiem, tylko do wolności. I potrzebujemy tą relację z Bogiem jakby dać na stół i powiedzieć, wybieraj. I widzę, że nieraz było tak, że mówiłem mojej córce, modlimy się, pytałem jej, modlimy się, ona, że nie. Ja mówię, na pewno? No ona mówi, że nie. No okej, no to nie. I dzisiaj, zaledwie parę dni temu miałem taki czas, że wieczór był...
to już parę dni było takich bardzo dla mnie ciężkich. Tam różne rzeczy się działy, nieprzespane noce albo noce, no takie, jak to mój terapeuta powiedział, że to jest tułactwo i w ogóle hardcore, nie? No bo tam gdzieś byłem, gdzieś spałem na jakimś łóżku tam twardym, niewygodnym, wbijało mi się coś, potem obolały i tak dalej, już nie chcę tego całego opowiadać, ale no już byłem tak zmęczony, że po prostu mówię Mai, mówię dzieciom, idę spać i poszedłem do łóżka i ona przychodzi do mnie i mówi, tato, ale modlimy się, ja mówię, Boże, co ty robisz w ogóle, nie? Jak ty to robisz, że ty przez moje prawie czteroletnie dziecko przychodzisz do mnie i mówisz coś takiego, że ona już na tyle kuma i na tyle to wybiera. To jest no, coś właśnie niezwykłego. Popatrz, jak to jest strasznie daleko od tego, co ty mówiłeś, nie? Że z jednej strony rodzice zmuszają do sakramentów, a tu dziecko cię nawraca. No, popatrz, jak to jest całkiem inna perspektywa. To nie raz. Całkiem inna perspektywa i jaką wartość wtedy życie ma inną, bo no naprawdę będziemy namawiać i jakby wciskać ludziom Boga na siłę, w sensie, wiesz, jak oni nie chcą. No ale z drugiej strony to jest już jakby wypadkowa pewnych decyzji, które oni też podejmują, nie? No oni sami często rezygnują. Nikt może im nie pokazał piękna tego, nie? Może my za słabo żyjemy. Może nigdy im Pisma Świętego nie pokazał. Wspólnoty nigdy im nie pokazał. Żywej wspólnoty, nie? Mamy wiele powodów, wiele możliwości do nawrócenia. Wszyscy, jako Kościół, cały. No tak, ja myślę, że mnóstwo tego mamy. No i jak myślisz, co leży w przyszłości? Że tak powiem teraz proroczo. Ach, Panie Jezu, dotknij mnie, żebym głupot tu nie gadał. Nie no, co widzisz też dla siebie w swojej służbie, no bo to, co robisz, to jest służba, no. Bardzo bym chciał zobaczyć owoce mojej pracy. I tej pracy, którą Bóg wykonuje w tych młodych ludziach, to jest moje marzenie. Ja się poryczę jak dzieciak, jak zobaczę kiedyś mojego ucznia, który jakby idzie tą drogą. Tutaj będę wzruszony na maksa. Na pewno widzę, że nie da się mówić do tłumu. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, czy nie, ale mam poczucie, że naprawdę trzeba się spotykać z ludźmi twarzą w twarz. Mam podobne. Że jakby poświęcić im czas. Myślę, że tak, to czynić, tamtego nie zaniedbywać, nie? Że no to też jest jakieś takie, ma szansę trafić do większej ilości osób i to może być tylko taka wędka, na którą się kogoś złapie, ale jakby to nie jest clue wszystkiego. Moje życie musi być atrakcyjne. W sensie takim, że patrzy na mnie uczeń mój i widzi, też tak chcę. No to jest, przez wieki tak było. Tak. No chrześcijanie, ja się rozczytuję zawsze w tym liście, nie pamiętam teraz autora, Diognet chyba. Mam nadzieję, że nie mylę. I on tam pisze właśnie, że chrześcijanie nie różnią się niczym innym od ludzi, ale nie dzielą wspólnego łoża, nie porzucają nowonarodzonych dzieci, nie odpłacają złem za zło i tak dalej. Niczym się nie różnią. Wyglądają tak samo. Mówią tak samo. Pracują tak samo. Nie? Ale jest coś, to jest ta sól w oku, że ktoś patrzy po prostu na ciebie i mu coś nie daje spokoju. Dlaczego on nie tak jak wszyscy? Dlaczego on inaczej? Czemu on zawsze inaczej, nie? I myślę, że to pociągnie młodych, no bo oni są jak radary na kłamstwo. Naprawdę. Mnie się nieraz zdarzyło poprowadzić lekcję nieszczerą. No czemu? No bo nie dorastam do wszystkiego. No bo myślę, że każdy, kto głosi słowo, się z tym mierzy. Mhm. Że mówisz coś, co w twoim życiu nie rezonuje. No to co masz wtedy? Przestać mówić o tym? I położyć się, płakać i już nigdy więcej nie wstać? Tak, więc ja mówię i widzę, że to nie siedzi. No i teraz sobie zadajesz pytanie, czemu nie siedzi? No bo to nie jest twoje doświadczenie. Więc się modlisz i mówisz, Boże, daj mi tą łaskę, żebym po prostu to, co do nich mówię, żeby ich rozpalało. Żeby ich nakręciło tak, żeby po prostu, wiesz. No ale zawsze, myślę, że każdy, kto stara się głosić słowo w różny sposób, koniec końców klęka i mówi, to ty masz zrobić pracę, Boże. Że ja zrobiłem, co mogłem, może nie dużo mogłem,
no ale rób to ty. I staram się, no. Staram się. Tak samo w służbie, we wspólnocie, czy coś tam naskrobiesz w social mediach, rzucisz zdjęcie ze spotkania, które cię poruszyło i tak dalej. No to jest tylko to. Będziesz miał mnóstwo hejterów, którzy gdzieś tam pojadą za to, co robisz, a będzie jedna osoba, która ci napisze prywatnie, dzięki tego potrzebowałem. No i chyba na tym się nasze życie będzie kręcić. Właśnie nie mówiąc do tłumów, tylko właśnie kierując coś do jednostki i potem ciągnąc, jakby kontynuując, mając kontakt z nimi. Mówisz tul wokół, masz takie doświadczenie, że właśnie może osoby, które wcześniej cię znały, jeszcze przed takim żywym nawróceniem, że jak się nawróciłeś i zacząłeś postować na fejsie czy tam na Instagramie i zacząłeś różne rzeczy robić jakby publicznie, to miałeś takie sygnały, że no to jest takie słabe, co ty robisz, w ogóle co ty tutaj o Bogu gadasz, co to jest w ogóle? Takie, no jakiegoś rodzaju wrogość właśnie. Przez to, że ja byłem we wspólnocie od 12 roku życia, to tak naprawdę całe moje gimnazjum i liceum było naznaczone tym, że nosiłem na sobie brzemię katola. I nie umiałem. Dzisiaj, jak ktoś mnie zacznie upokarzać ze względu na wiarę moją, w takim sensie, że ktoś zacznie mi, będzie chciał mi nawrzucać, to się popatrzę na niego, uśmiechnę i powiem, że mam 32 lata, skoro wybieram taki tryb mojego życia, takie wartości, no to jest moje, jak ci nie pasuje, to sobie znajdź inną przestrzeń do twojego gadania. Nie dotyka mnie to. Wtedy ja płakałem, Krzysiek. Ja nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Czemu jestem odrzucony? I to już nie chodziło tylko o moje nazwisko, z którego wszyscy zawsze mieli bekę, ale że gość... że jest inny, że były tam jakieś osoby w klasie, które zawsze to propsowały, no bo jakby fajnie, że tam nawet się udało kogoś przyciągnąć do wspólnoty. Ale zawsze byłem tym świętoszkiem, że wszyscy na wakacjach gdzieś tam, wiona, jachty gdzieś tam, a ja na rekolekcje. Ale to było takie żywe we mnie. Ja przyjaciół, Krzysiek, mam do dzisiaj z tego czasu. Więc wydaje mi się, że przyzwyczaiłem sobie moje środowisko do tego, że jestem ekspertem od wiary. No to też było trudne, dlatego że no ja nie byłem ekspertem od wiary, no ale kręciłem się blisko. Więc ja miałem po prostu okazję do tego, żeby posłuchać ludzi, którzy mają żywe doświadczenie i to było ekstra, bo w ten sposób budowałem swoje życie. I potem stawałem się często wsparciem dla ludzi, którzy pisali do mnie, no coś się w moim życiu wali na przykład, nie? Albo uwielbiam takie posty, takie wiadomości na różnych tam komunikatorach. Pomódl się, bo coś tam. No super, ale widzę, że jakby jego życie tak średnio jest przy Bogu, ale wie, do kogo napisać. Wie, że jestem we wspólnocie. Wie, że mam jakąś siłę, której może on nie kuma. Może jakby nie za bardzo w to wierzy. No ale skoro całe życie pokazujesz, że to masz, no to może masz. Nie? I to jest fajne, więc ja myślę, że nikt mi nigdy nie powiedział, że to, co robię, jest słabe w kręgu znajomych czy przyjaciół, bo mam fantastycznych znajomych i przyjaciół. Prędzej są to ludzie tacy w sieci. Nie? Ja mam malutkiego bloga, bardzo tam, nie wiem, to jest trzy koła obserwujących, to jest jakby w social mediach to nie jest dużo, nie? Ale polecamy i w opisie tego filmu jest link. Super, dzięki. Jakby to jest dla mnie, ja specjalnie tego nie promuję jakoś tak nadzwyczajnie, dlatego że to jest fajna społeczność. Tam są ludzie tacy, których ja już po prostu, jak ktoś skomentuje coś, to wiem, kto to jest. Po prostu znam ich. Więc jakby nie robię tego na siłę, absolutnie, ale po prostu się tym dzielę i tam czasami się pojawi coś takiego, nie? No bo trafi do kogoś nowego może. No. I wtedy tak. Natomiast są tylko niektóre tematy, które ludzi wkurzają na tym blogu. Ja pytam dlatego, że zauważyłem wśród osób, które gdzieś tam może są wrogie Bogu, albo Kościołowi, albo takie nieprzekonane, że często dla nich taka nawet ewidentna zmiana sposobu bycia, sposobu życia, zmiana wręcz charakteru człowieka nie jest wystarczającym dowodem, dlatego że właśnie ta sól wokół, mi to tak zapadło, że dla nich wciąż jest w tym jakiś podstęp.
i są tak z natury nieufni, tak ten świat, myślę, poranił tych ludzi, że oni wolą wymyśleć całą historię, narrację, która jest zupełnie obca rzeczywistości, nie opiera się na faktach, byle tylko nie powiedzieć o tym, że faktycznie to Bóg zadziałał, faktycznie to może być tak, tylko zawsze za tym stoją, no ja tak słyszałem, że na przykład, pamiętam jak się nawróciłem, to moi kumple, no ja miałem szerokie grono znajomych i wiele osób było takich, no, z dala od Boga. Może przez wszystkie te lata gadałem o Bogu z 3-4 osobami. Więc niech to będzie obraz. I jeden z moich kumpli, oczywiście tego mi osobiście nie powiedział, tylko to przyszło gdzieś tam z drugiej, trzeciej ręki. Powiedział, że to jest po prostu, to moje nawrócenie jest nowym sposobem na podrywanie dziewczyn. Ojej, dobra. Nieźle, nieźle, co? Że tak można do takiego wniosku dojść. No jeżeli ktoś, jak, no to coś chyba, co mówiłem na samym początku, no jak ktoś nie będzie chciał tego zobaczyć, to po prostu nie zobaczy i koniec. I nie ma co się no wysilać, nie? Nie ma, choć no, co jakiś czas tam warto popukać i gdzieś tam się spróbować dowiedzieć, czy jakaś zmiana nastawienia w tym temacie się pojawia, ale niektórzy po prostu nie chcą i koniec. I się nauczyłem po prostu tego, że no może nie zawsze warto. Nie zawsze warto, może lepiej się zamknąć w izdebce i po prostu pomodlić się za niego. A może przyjdzie taki czas, że no nie daj Boże, jakieś nieszczęście go do Boga przyprowadzi. Albo po prostu spotka kogoś, kto będzie miał większy dar niż ja i go przyprowadzi. Zabawne, że to mówisz, dlatego że dzisiaj chcemy wam polecić taką książkę Bóg versus cierpienie i tam jest właśnie o tym, ile osób... Mogę? Jest tak, przyprowadzonych do Boga przez cierpienie, a ile od Niego odwiedzonych jakby, nie? I jest to pytanie postawione. To jest książka księdza Marka Ziewieckiego. Ja bardzo ją polecam. Mi wiele w tym temacie objaśniła i też pokazała dużo na temat takiej faktycznej, praktycznej miłości chrześcijańskiej. Więc jeżeli chcecie ją zakupić, to w linku pod opisem, w opisie tego filmu macie dostęp do tego. Możecie sobie zobaczyć. Więc... Tak, abstrahując teraz od tego tematu, chciałem przejść do kolejnego, który chcieliśmy omówić, mianowicie ojcostwo. Ale zacznę go od innej strony. Czy czujesz się trochę ojcem tych osób, które katechizujesz? Wow. Ojcem może nie, ale takim towarzyszem tak. Starszym bratem? Starszym bratem, kumplem. Ja zauważyłem, że w ogóle relacje z tymi uczniami, którzy złapali tego bakcyla z wiarą, mam inne. Że gdyby nie ta etykieta nauczyciel-uczeń, to naprawdę byłbym w stanie na przykład powiedzieć im więcej, zaufać im bardziej, no ale wiadomo, że w szkole nie bardzo można. Natomiast faktycznie tak się czuję. Mam wrażenie, że to są takie, wiesz, takie światełka w klasie. Że jakby widzę, że warto im po prostu poświęcić czas. Głupio to brzmi, bo teraz trochę zabrzmiało, jakby nie warto było poświęcać czasu tym, którzy tego nie załapali. No tak. To absolutnie nie o to chodzi. Ale widzisz, że jakby załapali to i jakby chcesz kontynuować tą drogę. Oni też zadają pytania. Czasami musisz się do tych pytań przygotować, bo te pytania są naprawdę grube. No ale tak, czuję się bardziej kumplem i towarzyszem niż ojcem. Ale masz taki czas na przykład, że poza lekcjami gdzieś tam jakaś piłka, jakieś, nie wiem, wyjście do kina, coś piłka takiego? Piłka, ale walnąłeś. Nie, ja piłka nie, absolutnie. No nie wiem, cokolwiek, jakiekolwiek aktywności. Zaraz ci powiem, dlaczego to pytam. Wiesz co, nie, na razie nie. Miałem taką przygodę z licealnymi uczniami, że faktycznie tam co jakiś czas coś się pojawiało, że gdzieś tam się spotkaliśmy. Natomiast ja nie czuję się za bardzo dobrze w takim towarzystwie licealnych dzieciaków. Jakby to nie jest moje powołanie, tak czuję. Tylko ja po prostu lubię mieć relacje w podstawówce. No w podstawówce no to ciężko pójść do kina i tak dalej, bo to będzie zawsze jakaś taka różnica też wieku, mentalności i tak dalej. Ale marzę o tym, i to faktycznie tak jest, że chciałbym się z niektórymi spotkać, jak już założą rodziny, albo już tak wyjdą z domu, to chciałbym ich spotkać i faktycznie te relacje z nimi mieć. No na razie to jest tylko modlitwa taka, żeby tak było. No ale jeśli jakiś uczeń słucha tego, to niech o tym pamięta, co właśnie powiedziałeś. Tak, i odezwie za parę lat. Ja moim uczniom zostawiłem, jak się zdalne nauczanie zaczęło, to było kontrowersyjne, niektórzy znajomi mi powiedzieli, że to jest śliskie, zostawiłem im swój numer telefonu. Tak się odczytałem tego, że dzieciaki robią głupoty, bo nie mieli do kogo zadzwonić, bo czuli się sami,
że jak wróciłem do szkoły, to wypisałem im po prostu takimi byczymi literami na tablicy mój numer telefonu i powiedziałem, choćby to była trzecia w nocy, czwarta nad ranem, masz do mnie zadzwonić, jeśli przyjdzie ci do głowy coś głupiego, coś, co będzie zagrażało twojemu życiu. Wpadniesz w kłopoty, z którymi nie będziesz sobie w stanie poradzić. Tu jest mój numer telefonu. Nikt nie zadzwonił, dzięki Bogu. I to uważam, że to jest super, bo nikomu nic głupiego do głowy nie przyszło. I chwała Bogu za to. Ale jest taka przestrzeń na to. Bo faktycznie chcę, ja się nie bawię w kumpla, tylko ja chcę być ich towarzyszem. I mam nadzieję, że kiedy przyjdzie czas trudny, to zadzwonią. Albo napiszą. Jak się wstydzą dzwonić, to niech napiszą. I oni to wiedzą. Super. To jest piękne, naprawdę. No i cenne. Ale też... Tak jak sobie analizuję różne rzeczy i mam doświadczenie też takich osób totalnie spoza środowisk chrześcijańsko-katolickich, jakichkolwiek w ogóle kościelnych i także ze środowisk takich, można powiedzieć, jakiejś patologii. I nie mówię tu tylko alkohol, coś tam, tylko mówię to też o patologii takiej wewnątrzrelacyjnej, że na przykład znam takie historie, że osoba, córka rodziców, ona nigdy nie usłyszała od rodziców nic dobrego, żadnego komplementu, żadnej afirmacji, żadnego dotyku nawet. Więc tego typu rzeczy, tego typu sytuacje, kiedy się jakby spotykamy z takimi ludźmi, z tymi sytuacjami, które oni przebyli i oni widzą nas, którzy nie mamy prawdopodobnie żyjąc we wspólnotach totalnie już takiego pojęcia. Ja się z tym zderzyłem. Ja nie mam pojęcia nawet, że tak można żyć. Że można. Już zapomniałem o tym, że podobnie miałem, ale już tyle we wspólnocie doświadczyłem i w środowisku po prostu kościelnym. Tyle miłości, ciepła, że zapominam trochę o tym, czego mogą ludzie doświadczać. Nie? I to jest coś po prostu, że musimy ciągle z tego naszego rozumienia się jakby... przechodzić do tego rozumienia ich, nie? I popatrzeć ich oczami. Rzadko ryczę w szkole, ale pamiętam do dziś taką sytuację, kiedy podszedł do mnie pierwszak i mówi, a może pan być moim tatą? Ja wtedy myślałem, że umrę. Po prostu się rozsypałem na kawałki. Wzruszyłem się na maksa. Co taki komunikat oznacza? No. Że randomowy koleś, który przychodzi do nich dwa razy w tygodniu po 45 minut, który musi czasami podnieść głos, żeby ciszę po prostu mieć w klasie i który wychodzi z zajęć i myśli sobie, ale dałeś ciała, jakby to nie było to, co chciałeś im dać, a dziecko przychodzi i mówi, czy może pan być moim tatą? Więc wiem, o czym mówisz, bo ja po prostu też bardzo chciałbym, żeby każde to dziecko czuło się zaopiekowane. I to jest też jakby część mojej misji w szkole, żeby pokazać, że może można inaczej, że jest ktoś, kto cię słucha, jest ktoś, kto ma telefon włączony dla ciebie, że cię nie oleje. No bo jeżeli taką rzeczywistość widzą młodzi, no to kiedy przyjdzie ten czas, że zrozumieją, że są dla kogoś ważne, no to może to jest ten czas. I to mnie trzyma w szkole. Takie momenty. To jest to, co ci mówię na początku, że możesz po prostu przez pół roku mieć kryzys, po co tam jesteś, a potem masz takie... tysz. Perek. I jest paliwo. I jest, wow. I lecimy dalej. I lecimy dalej. Dlaczego o tym też mówiłem? Bo doświadczyłem takiego pytania. Dlaczego ty ze mną rozmawiasz? I w ogóle nie przekonuje tego dzieciaka to, że powie, że jesteś dla mnie ważny. No nie ma doświadczenia takiego. Nie, i też po prostu nie chcę tego przyjąć nawet. Nie inaczej. Może chcę, ale nie umie. Ale jak powiesz, że jest głupi, to przyjmę. No właśnie. I to jest... No to jest chleb powszedni mój tak. W szkole. Jak tak widzę te dzieciaki, to czasami mam poczucie, że ktoś za mało ich podlewał miłością. Taką zabrzmiało dziwnie. Paulo Coelho. Tak, Paulo Coelho. Ale tak, że jakby oni nasiąkają czymś innym. Że to nie jest miłość, nie? A miłość, no to za duże słowo nawet może być. Zainteresowanie. Chęć spędzenia czasu. Że ktoś cię wysłucha. Proszę pana, a nie, no, to głupie. No nie, no mów, nie, to jest głupie. Wiesz, i już masz taką zabawę, twoje słowo jakby mnie interesuje. Że jakby powiedz to, no jak jest głupie, no to ci powiem, że ale walnąłeś, no ale jakby chcecie usłyszeć, nie? Chcecie słuchać. No. Dlaczego mówiłem o tych kinach, sportach i tak dalej? Dlatego, że
No ja, jakby moja służba z młodymi trochę inaczej wygląda, no bo nie jestem w szkole i chociaż niedługo mnie czekają praktyki, ale... O! No, to będzie. Grubo. Ale no tak dużo rozkminiam w ogóle ten temat katechezy i czy bym chciał, czy jestem na to gotów. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jestem. Nie wyobrażam sobie trochę tego tematu, dlatego że właśnie nie wiem, jak pogodzić ten urząd, w cudzysłowie, nauczyciela z tym byciem takim bratem, towarzyszem, kumplem, bo dla mnie to jest zbyt duży mur. Nie jestem w stanie po prostu zaakceptować istnienia tego muru, dlatego że jak ja gdzieś jadę głosić, na przykład do liceum, czy nawet i do starszych klas podstawówki, to zawsze gadam o kebabie. No niestety, mam tak, że tak powiem, takie mam metafory związane z kebabem i relacją z Bogiem, miłością Bożą, że ciągle tego używam. Dlaczego? Bo żyję jednym i drugim. No, okej. I oni to rozumieją. Oni to rozumieją, ale co jest piękne po tych rekolekcjach, że ja rzucam, słuchajcie, chcecie? Pójdziemy na kebsa dzisiaj. I idziemy na kebsa. Raz pamiętam po jednym takim katolickim liceum, poszliśmy chyba ekipą 30 osób na kebsa. To jak nas pan Turek zobaczył, to mało co nie padł na ziemię. Nowego świniaka wyjmował, żeby się zdążył zagrzać. No po prostu tak się zdziwił, że taka ekipa wbija na kebsa. No i siedzieliśmy przy tym kebsie i gadaliśmy, nie? I właśnie... Jako nauczyciel myślę, że to też w jakiś sposób ten system, to myślenie takie jakby odgórnie narzucone by patrzyło na mnie jako nauczyciela w takiej sytuacji, jeśli by to się pomnażało i było częstsze, jako coś nie na miejscu. Mm-hmm. Myślę, że mogłoby tak być. I tego po prostu, ja się tego boję, nie chcę tego, że wydaje mi się to nieautentyczne, niezgodne z tym, czym ja żyję, że jak z kimś się spotykam, komuś głoszę Ewangelię, to ja też chcę się z tą osobą po prostu spotkać, porozmawiać, zjeść coś, bo to jest coś, co jest dla mnie cenne i lubię to robić. Ale widzisz, teraz mówisz to i mam wyrzuty sumienia trochę. Może jakby przez ciebie Pan Bóg też do mnie mówi, że może za mało wkładam jakby serca w to, nie? Że jakby faktycznie dałem się upupić w szkole, w tym urzędzie nauczyciela. Może warto robić coś więcej, nie? Nawet względem tych, którzy się już gdzieś tam w jakiejś wspólnocie zaangażowali. No muszę o tym pomyśleć, bo to jest faktycznie takie bardzo, bardzo trudne, nie? Dla mnie też było, że wiesz, wchodzisz w szkołę, ja zawsze powtarzam, że uwielbiam być w klasie, a nie lubię być poza klasą, bo jakby tracisz to, po co przychodzisz. No, masz tu jakiś papier, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam i koniec końców jesteś członkiem rady pedagogicznej, a nie świadkiem, jakby wiesz, to się czasami trochę wyklucza w moim odczuciu. Więc chyba trzeba o tym pomyśleć i coś podziałać. No właśnie, bo ja też mam takie doświadczenia, że ci młodzi ludzie podchodzą do mnie, na przykład głoszę do, nie wiem, 500 osób, rekolekcje halowe dla liceów. I podchodzi do mnie para, jakieś dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, nieważne. Podchodzi do mnie grupka i mówi, ale na serio pan chce z nami iść na kebab? I to jest dla nich szok. Mm-hmm. No wiem. Że ktoś chce iść po prostu z nimi spędzić czas. No to czuję jako porażkę nas dorosłych, nie? W no sensie, właśnie. Że to jest jednak porażka. Jak młody nie ma... jest zdziwiony, że chcemy z nim spędzić czas, to klęskę ponieśliśmy. Jako rodzice. Jako rodzice, jako nauczyciele, jako... nie wiem, kto tam jeszcze. Jesteśmy w tym temacie ojcostwa ciągle, także powiedz trochę o tym, jak się przygotowałeś do tego czasu, no i jak to się dzisiaj dzieje, bo już masz półrocznego syna. Jak ma na imię? Tadeusz. Ojej. Wiesz co, ja generalnie bardzo jestem wzruszony tą sytuacją. Ja po prostu zanim się Tadek urodził, to ja przeczytałem cały internet o wszystko. Takich praktycznych rzeczy. Moja żona się śmieje, że mogłem szkołę rdzenia prowadzić dla facetów i tak się czuję, ale dwutorowo to czekamy na propozycję. Tak. Która pani mnie tu zaprosi? Który szpital? Który szpital mnie zaprosi, ale tylko teoretycznie chcę przyjmować. Więc to jest tak. Tutaj się przygotowałem, jak to by wyglądało w sposób taki, jak się ogarnąć w domu, jak i tak dalej, takie rzeczy. Wiadomo, się wszystko zmienia. A z drugiej strony ja sobie pomyślałem, teraz poczujesz, Rafał, co czuje Bóg Ojciec do ciebie. I to jest coś, co mnie rozwala na łopatki i młody mnie rozwala absolutnie. W takim sensie, że on mi ufa. Ja to zaczynam widzieć. No półroczne dziecko już zaczyna tam coś pokazywać, że cię lubi. I że się przytuli. Że zaśnie na tobie. Że wiesz, jak go mamy w łóżku nad ranem, bo jeszcze próbujemy coś dospać, to on cię klepie po plecach, nie? Bo jakby chcesz, żebyś tam zwrócił na niego uwagę, nie?
I tak sobie myślę, ja nie mogę. Czy to nie jest właśnie to, że może przez całe moje życie tak tego Pana Boga gdzieś tam po plecach pukam, nie wiedząc, że On cały czas jest. Że On z tyłu głowy cały czas ma moje dobro. Że cały czas, wiesz, młody wyciąga rękę do kabla, a ja mu go zabieram i on płacze. No bo się wkurza, bo by chciał. A może to jest analogiczne. Może Bóg też mi coś zabiera, bo zaraz się czymś poparzę. Nie? Więc zaczynam w ogóle odkrywać, jak to jest być po drugiej stronie. I to jest tak fascynujące, że jestem przekonany, że moje życie religijne, życie wiary zmieniło się. Może nie jakoś tam mega diametralnie, ale na pewno jest głębsze po tym, jak właśnie czekałem na syna i teraz go mam przy sobie. Ojcostwo jest super. Jestem absolutnie świeżakiem. Absolutnie. Ale czuję, że to jest najfajniejsza przygoda w moim życiu. Ale szapoba dla ciebie, że się przygotowałeś. My mamy grubo. Tyle materiałów, a często grubo. Nic nie zrobimy, żeby... Ja na przykład nie przeczytałem nic na temat ojcostwa, zanim się urodziła moja córka. Pierwsza. Ja po prostu bardzo chcę, chcę być po prostu w jego życiu i się zastanawiam, jak to zrobić. Ja dom mam super. Mój tata jest ekstra. Mama to samo. Więc jakby niczego mi nie brakowało nigdy. Ale takie chcę być jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Chcę być taki bardzo bliski i bardzo obecny. No i nawet jestem tutaj dzisiaj u ciebie, a myślę, jestem w domu. I się zastanawiam, co jest ważniejsze, bycie tu, czy bycie tam. Nie? Że jakby zawsze wychodząc z domu czuję stratę. No i tak sobie ktoś, pewnie jakiś starszy ojciec pomyśli, starzym, że no, trochę powariował gościu. Ale ja tak mam autentycznie i w ogóle się tego nie wstydzę. Wychodząc z domu czuję brak. A jeżeli Bóg tak samo patrzy na mnie, kiedy ja wychodzę z relacji z Nim, On czuje brak. Mega. Ktoś powiedział takie coś, że Bóg to ojciec, który zawsze jest w domu. Mhm. No i tak jest. No, super. Nie? Super. Bardzo mnie to dotyka. To jest tak. Ale utożsamiam się z tym, bo ja też nieraz, oczywiście to u mnie czasem jest silniejsze, czasem lżejsze, ale zawsze właśnie ta strata jest, ale czasami to aż się nie chce po prostu, że patrzysz na te dzieci i nie chcesz wyjść. No nie chcesz, choć wiesz, że masz zobowiązania, że w cudzysłowie musisz spełnić to, co jest niezbędne, ale no po prostu patrzysz i myślisz sobie, nie no, ja bym został i po prostu nie robił nic, tylko był z nimi. Jakiś czas temu wyjechałem do Łodzi na 4 dni, byłeś na tym spotkaniu i byłem tam zaangażowany mocno i to było coś, nad czym moja wspólnota pracowała już, nie wiem, 2 lata, więc czułem wagę tego spotkania, wiedziałem, że chcę tam być, a mimo wszystko było mi trudno wyjechać z domu. Czyli jaka to jest waga, nie? Że jakby tutaj czuję, jak bardzo Kościół potrzebuje mojej obecności jako człowieka, który modli się o jedność. Byłeś też prowadzącym, nie? Tak, tak. Wspólnota mi zaufała, więc jakby czułem, jakie to jest ważne, żeby tam być, a jak wychodziłem z domu, to miałem łzy w oczach. Czyli jakby jak te przestrzenie są dla mnie, ta przestrzeń ojcostwa, bycia w małżeństwie, jak jest dla mnie ważna, skoro naprawdę 4-dniowy wyjazd wywołał w tobie takie emocje, przecież masz wideorozmowy tam na WhatsAppie, sobie tak pogadać i się zaraz będziecie widzieć. A to jest tylko 4 dni, chłopie, nie? A jakby to jest dla mnie tak istotne. Czyli, Bóg ojciec, wow, super. Odkrywam na nowo. Pięknie. No i ten ojciec, on chce naszej jedności jako chrześcijan, prawda? Bo ta konferencja, o której mówisz, konferencja już czas, to konferencja ekumeniczna. Coś byś chciał powiedzieć na ten temat? O, ja bym dużo chciał powiedzieć na ten temat. No właśnie, ale, tutaj... ale powoli lądujemy. Więc nie, ja nie będę mówił dużo, dlatego że doszły mnie słuchy, że ojciec Tomasz Nowak powiedział takie słowa, że za każdym razem, kiedy o tym mówi, czuje, jakby zdradzał tajemnicę. Mhm. Nie wiem, czy to ojcze powiedziałeś takie słowa, ale jeśli nie powiedziałeś, to wiedz, że tak się mówi w świecie. I faktycznie tak się czuję. Że jakbym chciał o tym mówić głębiej, to mam wrażenie, że zdradzam coś wyjątkowego, o czym po prostu nie potrafię powiedzieć. Nie chodzi o to, że to jest sekret, o którym nie można mówić ludziom, bo to jest ukryte, tylko chodzi bardziej o to, że to jest tak wyjątkowy czas, że jak chcę o tym powiedzieć, to tak słucham tego i mówię, nie, w ogóle to nie o to chodzi. Ciężko znaleźć słowa. Ale jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest na pewno to, że poczułem, że mam braci. Wiesz, kato światek, albo może nie kato, bo to już akurat niektórzy goście, z którymi rozmawiałem, nie są katolikami. Znamy się z sieci. Z Instagrama, a tu z Face'a, a tu z czegoś tam.
Ja coś tam, ja jestem człowiekiem, który jak zobaczy coś fajnego w sieci, to lubi napisać taki feedback do tej osoby, chociaż totalnie jej nie zna. Mhm. Z poczuciem, że może go to nie interesuje, ale trudno, napiszę. I bardzo często go to interesuje i bardzo często wchodzimy w fajne rozmowy, ale to są tylko rozmowy w sieci. I kilku takich gości spotkałem na tym spotkaniu, na tym wydarzeniu i mogliśmy zbić pionę, i mogliśmy się uścisnąć i powiedzieć, mega rzeczy robisz. W swojej społeczności, w swoim kościele, w swojej wspólnocie. I mi się to podoba. I cię będę wspierał. Chociaż żyjemy, wiesz, Kraków, a ktoś jest z nadmorza na przykład. I zbijam mu pionę, myślę sobie, to mój brat. Gość jakby jest po tej samej stronie, ma Boga za ojca. I tego doświadczyłem. I to jest dla mnie mega. Kto nie jest przeciwko wam? Jest z wami. Mhm. Amen. Dzięki, Rafale, za rozmowę. Dzięki. Za to, że przyjechałeś z dalekiego Krakowa do Warszawy. No nie jest tak daleko. 3 godzinki pociągu. Trochę się śmieję, ale no, dla niektórych może to być taki kawał, że nie do przebycia. Wiesz. Warto. Ja myślę, że warto. Warto się spotykać i mówić, jak możemy coś powiedzieć fajnego. Albo bardzo prostego, ale twojego, to myślę, że warto. Właśnie o to chodzi w Na Werandzie. Super. Dzięki, że to robisz. To jest kawał dobrej roboty i fajnego. Dzięki. Fajnych rozmów. Amen. Amen. Także Bóg zapłać za dobre Bóg słowo. Bóg zapłać. Niech ci Bozia w dzieciak wynagrodzi. O, tak się mówi. Dzięki. Biorę to. I słuchajcie, dziękujemy wam, że nas słuchacie. Rafał, jeszcze raz dziękuję, że jesteś za wizytę. Dziękujemy wszystkim, którzy nam to umożliwiają. Darczyńcom, czy tam jakoś, Fundacji Sowing Sky, patronom, patronkom i Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego projektu, także panu Łukaszowi, który nam umożliwia siedzenie tutaj, firmie Hope, która zrobiła dla mnie tą piękną koszulkę z napisem On Wraca, więcej macie w opisie filmu i na kod Na Werandzie -10% plus jakaś tam promka jest, także możecie sobie przeczytać. No i co? Do zobaczenia za tydzień. O 6 rano w poniedziałek będziemy, tak jak zwykle, daj Bóg. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego Na Werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny. Żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Sowing Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.